Cześć, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mamy omówienie aktualizacji 15.1. Dosłownie pół godzinki temu wleciało info, co ta aktualizacja zmienia. No i powiem wam szczerze, że jest kilka ciekawych rzeczy. Na pewno nie jest to taka aktualizacja jak ostatnio, że mamy jakieś tam kilka zmian kosmetycznych, powiedzmy, no i ewentualnie naprawy jakichś błędów, tylko faktycznie troszkę się tutaj dzieje, troszkę nam dali ciekawych smaczków, no i zaraz oczywiście do tego wszystkiego przejdziemy. Na wstępie zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, nie zapominajcie o tym, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piątym komentarzu oraz opisie, no i standardowo, może już bardziej pod koniec filmu, możecie napisać, co wy sądzicie o tych zmianach, które wam tutaj dzisiaj zaprezentuję. Nie wiem, czy to dobrze widać w ogóle, postanowiłem to zrobić w takim okienku, no ale ja tutaj będę wszystko od góry do dołu, powiedzmy, czytał i ewentualnie tłumaczył. Jeżeli chodzi o tą aktualizację, to z tego co wiem, wejdzie na jutro, także jutro na spokojnie sobie tam sprawdźcie, nie wiem, Steama, sprawdźcie sobie telefon, możecie oczywiście, no na przeglądarce to wystarczy, że stronkę odświeżycie, już wam ta aktualizacja wejdzie, tak czy inaczej wchodzi ona, tak jak mówię, dopiero jutro, póki co jeszcze jej nie ma. No i dobra, mamy dziennik zmian 15.1, zaczynamy sobie nowe funkcje ogólne, wprowadzenie nowego systemu wsparcia Help Shift dla polskiej i francuskiej wersji gry w przygotowaniu globalna migracja. To ktoś może nie wiedzieć, ja sam do końca nie wiem, jak to działa, szczerze mówiąc, ale teraz chyba będzie to działało tak jak na niektórych stronkach, że po prostu macie tak jakby czat, otwieracie ten czat, wysyłacie swój ticket, no i oni wam mogą na tym czacie odpowiedzieć. Ogólnie jakieś tam zmiany, wiecie, graficzne dla supportu i tak dalej, kto tam jakoś tego częściej używa, to pewnie to zauważył, że faktycznie coś tam pozmieniali. No ale fajnie, że teraz zostaliśmy, powiedzmy, uwzględnieni, no i teraz polska wersja... polski support, może inaczej, będzie działał właśnie w ten sposób. No to jest taka akurat pierdółka. Legendarny loch, rozszerzenie lochu, legendarne łupy, jak je znaleźć, nowy zwiastun, nowe intro, nowi wrogowie i czterech nowych bossów z dźwiękiem, nowe teksty narratora z lektorem, trzy nowe legendarne przedmioty, rękawice, zbroja i pierścień. I to jest, powiem wam, ciekawe, bo to oznacza chyba, że przed legendarnym lochem, czyli tam, powiedzmy, no legendarny loch chyba ma być jakoś w kwietniu, z tego co wiem, bo już są niektórzy w ogóle dostali informacje na pocztę o tym, nie dostaniemy żadnej większej aktualizacji. Skoro oni już w tej zmieniają legendarny loch, to znaczy, że już się przygotowują, powiedzmy, na tą edycję wielkanocną, no i wygląda na to, że... nie dostaniemy tutaj już chyba, tak mi się wydaje, przynajmniej żadnej aktualizacji wielkanocnej, no ale fakt faktem bardzo dużo, chyba że to już mieli gotowe i po prostu wprowadzili, żeby to już było z głowy, no nie wiem, nie chcę tutaj strzelać, ale zazwyczaj było tak, że właśnie w tej aktualizacji wielkanocnej były również zmiany legendarnego lochu, no a tutaj mamy je zdecydowanie wcześniej. Natomiast no nic ciekawego, nie, w sensie to co zawsze, jakieś kilka nowych wrogów, jakieś tam pierdółki, powiedzmy, zmienione, nowe legendarne itemki, to co już za każdym razem było, tym razem rękawice, zbroja i pierścień. Ciekaw jestem, kiedy w końcu nam bronie dadzą z tych dodatkowych itemków. No i chyba tyle, nie? Więc legendarny loszek zmieniony pewnie graficznie. Zakładam, że gameplayowo będzie wyglądał tak samo jak ostatnio, podczas Bożego Narodzenia. No i teraz mamy Elevator. Dodano temat chciwość, nowi wrogowie i tło, przerobiony balans przysmaków, liczba możliwych do wygrania kart kluczy z walk, liczba maksymalnej kart klucza, czyli generalnie w sumie tak samo, jeżeli chodzi o Elevator, jakiś tam nowy motyw graficzny, jakiś tam nowi wrogowie, generalnie jakieś zmiany delikatne tego Elevatora, no ale podejrzewam, że gameplay pozostanie dokładnie taki sam jak ostatnio, nie? W sensie nic się tutaj za bardzo nie zmieni. Jakiś mamy balans przysmaków, to pewnie jakieś delikatnie zmienione przeliczniki tych przysmaków od Belzebuba. Mamy liczba możliwych do wygrania kart kluczy z walk zmieniona. Mam nadzieję, że będzie ich więcej, a nie mniej, bo ludzie się pewnie zdenerwują. No i mamy tutaj, co najciekawsze, liczba maksymalnej generacji kart klucza, to mam nadzieję, że po prostu ten limit zostanie zwiększony, żeby teraz, wiecie, nie było tak, że jak ktoś śpi, powiedzmy, nie wiem, 10 godzin, to mu się marnują te karty klucze, tylko żeby ten limit był zwiększony, żeby po prostu przez te 10 godzin one się generowały, jak się jeszcze przed spaniem zużyje, no i dopiero po spaniu, żeby je znowu zużyć, żeby nie marnować czasu, no wiecie o co chodzi, zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Kolejna sprawa to są przerobione profesje
druida i barda. Ręczny wybór umiejętności został usunięty i zautomatyzowany, więc no w sumie można powiedzieć, że bard i druid z wersji beta wchodzi już oficjalnie do gry. Nie wiem, czy to powiedziałem na początku, czy nie, chyba nie. Tak czy inaczej wszystko wskazuje na to, że na serwer europejski drugi będzie można już pobawić się nowym druidem i bardem. Ja oczywiście nagrywałem na ten temat filmy bodajże tydzień temu w środę, bodajże dwa tygodnie temu w środę, więc można sobie obejrzeć, jak to teraz działa. Natomiast w skrócie mamy tutaj dokładnie to, co napisane, że teraz bard ma tylko jeden instrument, ten, który był najbardziej potrzebny, no a jeżeli chodzi o druida, to te maski są tak jakby automatyczne, już nie trzeba ich wybierać, co moim zdaniem jest bardzo fajnymi zmianami, zarówno jak i dla barda, tak samo dla druida. No i teraz tak, druid, współczynnik punktów życia, współczynnik obrażeń i maksymalna redukcja obrażeń zależały od postaci zwierząt i od teraz obowiązują zawsze. No i mamy mnożnik HP razy 5, mamy obrażenia 1/3 z tego, co widzę. No i mamy maksymalny pancerz 40%. Zwiększono wartość pancerza ze 100% do 200%. To chyba chodzi o jakąś maskę, nie wiem, bo tu tak w sumie dziwnie. Ataki przeciwko bardom i magom nie zadają już 50%, ale 100% obrażeń i zostały przerobione zdolności. Forma tygrysa została usunięta. Druid zmienia się tylko w postać niedźwiedzia lub orła. Teraz niedźwiedź, tu mogę powiedzieć, działa troszeczkę tak jak tygrys. Szansa na unik dotyczy teraz normalnej postaci druida. Po uniknięciu ataku druid przybiera formę niedźwiedzia i wpada w szał. No i w tym szale mamy tak, zwiększoną szansę na cios krytyczny i obrażenia krytyczne. Forma niedźwiedzia trwa tylko jedną rundę. Dodano 10% premii do szansy na cios krytyczny w formie niedźwiedzia. Obrażenia krytyczne w formie niedźwiedzia zostały zmniejszone z 200% do 180%. Więc no w sumie to wszystko jest opisane w gierce i z tego, co widzę, ogólnie zmiany weszły takie, jakie są na ostatniej wersji beta gry. To też o tym mówiłem bodajże w filmie środowym, tydzień temu w sensie, jak tam głównie się skupiliśmy na Paladynie i Magu, to też tam wspominałem, co oni pozmieniali. No i widzę, że to wchodzi teraz do oficjalnej wersji gry. Szybko, bo chyba w ogóle ta beta się jeszcze nie zakończyła z tego, co wiem, no ale może wyniknęło, że jest to ok, zbalansowane i teraz będzie dobrze, no zobaczymy. W każdym razie druid i bard z bety już wchodzi do gierki. No i teraz mamy tak, szansa na atak w normalnej formie druida. Druid zmienia się w orła i wykonuje, to jest tak dziwnie napisane w ogóle, szansa na atak w normalnej formie druida, o co chodzi z tym, nie wiem, tak dziwnie to wypunktowane, może ja czegoś nie rozumiem, no ale wiadomo, jak to z opisu wynika, zawsze to jest jakoś pogmatwane powiedzmy, no a w gierce jak już się tym pogra chwilę, to już wiadomo, o co chodzi. Przeliczniki zresztą też mamy wypisane w gierce. Druid zmienia się w orła i wykonuje atak pikujący, po czym przekształca się z powrotem. Bazowa szansa na atak pikujący w formie orła zmniejszona z 50% do 25%. Bazowa szansa na atak pikujący została zmniejszona o 5% po każdym ataku. Teraz ta szansa jest zwiększona o 5% po każdym ataku. Okej. W sumie to by mogli zamiast pisać, co było, to napisać, co jest i by to, wiecie, nie wprowadzało takiego zamieszania. To jest takie moje zdanie. No ale okej. Teraz startujemy po prostu z 25% i każdy atak pikujący zwiększa nam tą szansę o 5%. Zmniejszono premię do obrażeń za atak pikujący z 500% do 82,5%. Maksymalna szansa na atak pikujący wynosi 50%, czyli z tych 25 każdy atak pikujący to jest plus 5%, no i maksymalnie może być 50%. Dobra, więc tak to wygląda, mówię, druid moim zdaniem teraz bardzo fajna klasa. Już nie musimy się martwić, żeby mieć dobrą maskę założoną, żeby nas tam nie zbijali w rankingu. Teraz to wszystko jest zautomatyzowane i moim zdaniem zmiany jak najbardziej na plus. Kolejnego mamy barda. I teraz bard tak. Maksymalna redukcja obrażeń zwiększona z 25% do 50%, czyli teraz bard ma 50% pancerza. Zwiększono wartość pancerza ze 100% do 200%. Zwiększono współczynnik obrażeń ze 100% do 112,5%. Usunięto zdolności lutni i fletu. Harfa jest jedynym pozostałym instrumentem, na którym gra bard. Harfa zwiększa teraz obrażenia broni, a trafienia krytyczne można blokować i unikać. No i właśnie, jeżeli o to chodzi, to dużo osób pisało, że w druid w sensie, że bard dostaje nerfa, że nie jest to, wiecie, że przez to, że można te kryty teraz blokować i unikać, to druid strasznie dostał po pupie, że tak powiem. Natomiast jeżeli chodzi o
tutaj całą resztę, to zobaczcie. Mamy pancerz dwa razy większy, z 25% do 50%. Mamy zwiększony współczynnik obrażeń o 12,5%, tak jakby. No generalnie zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Ja osobiście gram bardem, lubiłem tą klasę do tej pory, sprawiała naprawdę duży fan, bo te obrażenia były dość konkretne. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, no ale nie wydaje się to wcale takie złe. Dobra, loch karuzela z idolami, dodano indywidualny tekst do każdego wroga, no to taka pierdółka. Portal społecznościowy, sklep internetowy dostępny online, osobiste ID postaci jest wyświetlany w opcjach gry. O, to jest bardzo dobre, to jest, powiem wam, coś pięknego. Ciekawe, gdzie to będzie wyświetlane dokładnie. Mam nadzieję, że nie od razu, jak się w ustawienia wchodzi, chociaż ja rzadko wchodzę w ustawienia na odcinkach, ale na szczęście nie będziemy już musieli przypadkiem pokazywać poczty czy coś takiego, zwłaszcza tutaj osoby, które nagrywają Shakesa, bo czasem się to przypadkiem, czy to bardziej na streamie, zlikowało. No a teraz już, no ta wiadomość była ogólnie irytująca, nie? Dobrze, że to dodali do ustawień i teraz to nigdzie nie zginie. Ja osobiście, tak jak mówiłem, zapisywałem to sobie gdzieś tam w mailu swoim i tak dalej, żeby nie zgubić do żadnej klasy postaci, a teraz to już będzie zawsze na koncie. Tu ciekawa zmiana, mnie dotycząca. Oficjalni twórcy treści Shakes and Fidget otrzymają niebieski znacznik wyboru na swoich profilach. To też jestem ciekaw, jak będzie wyglądać. W sensie chodzi głównie o to, żeby oznaczyć osoby, to już kiedyś o tym mówiłem bardzo dawno temu na streamie, żeby oznaczyć osoby, które współpracują z grą, żeby było wiadomo, bo też wy często mylicie, na przykład mówicie, że ktoś, kto wygrał gdzieś tam awatary, współpracuje z twórcami i tak dalej, a tak nie jest, więc teraz już wszyscy będą widzieć, kto jest oficjalnym twórcą, content creatorem tak zwanym właśnie Shakesa. To będzie oficjalnie oznaczone i nie będzie już żadnych wątpliwości. To jest fajne, zobaczymy, jak ten niebieski znacznik będzie wyglądał. Zmiana wyglądu postaci kosztuje teraz jednego grzybka zamiast jednego złota. Nie wiem, powiem wam, z jakiego powodu to zostało zmienione. Tłumaczyli to, widziałem na tawernie, ale no kurczę, powiem wam szczerze, że dziwna zmiana. Ten jeden gold był spoko, bo ludzie sobie zmieniali wygląd co chwilę, no a teraz jak będzie kosztował jednego grzybka, to już raczej się co niektórzy będą zastanawiać, czy chcą zmieniać, więc no jak dla mnie dziwne. Dziwna zmiana, no ale trudno. No i dobra, tyle mamy z nowych funkcji, więc głównie tutaj oczywiście przerobione klasy, jakieś tam pierdółki. No i ogólnie, no wszystko, nie? Generalnie wszystko. Nie jest tak źle, w sensie wiadomo, teraz Shakes jest na takim etapie, że lepiej, żeby się skupili na naprawie błędów, aniżeli na jakichś tam nowych funkcjach. Dopiero jak wszystkie błędy naprawią, to niech potem coś tam myślą. No ale i tak, jak widzimy, starają się tutaj co chwilę coś zmieniać i coś ulepszać. Nie ma tragedii. Dobra, przejdźmy teraz do ulepszeń, bo to nas pewnie ciekawi. No i mamy tak, ogólne. Zoptymalizowana wydajność, zoptymalizowana sala chwały, zoptymalizowana grafika zbroi w awatarach. No głównie te dwa pierwsze punkty, na pewno byłoby to przyjemne, żeby w końcu nie lagowało, żeby ta sala chwały, nie trzeba było czekać minuty, aż się wszyscy pojawią i tak dalej. To jest bardzo irytujące. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Pamiętam, że chyba w aktualizacji bożonarodzeniowej też jakieś tam były optymalizacje wydajności uwzględnione, no a chyba się to jakoś bardzo nie przełożyło, powiedzmy, na, no tam wiecie, na generalnie grę. Zobaczymy, jak to wyjdzie teraz. Zmiana opisu osiągnięcia Święty Mikołaj, aby wyraźnie było widać, że buty muszą znaleźć się w ekwipunku przed 6 grudnia. No to taka pierdółka. Wieża. Dodano tekst bonusu wyjaśniający, że otrzymujemy stałą premię plus 1% złota do misji w karczmie za każde oczyszczone piętro. Spoko, dla nowych graczy się może przydać. Legendarny loch. Można wejść, gdy aktywna jest misja lub straż miejska. I to jest po tylu edycjach legendarnego lochu. Nie wiem, ile już ich było. Już chyba z 2 lata mamy w gierce ten legendarny loch albo coś koło tego. To jest piękna sprawa. Ja zawsze się zastanawiałem, czy czekać z tym legendarnym lochem, bo zawsze zwyczaj, jak legendarny loch startuje, to też jest aktywny event golda. I ja się, wiecie, zastanawiałem, czy czekać, czy już do końca eventu, żeby nie marnować tego golda, powiedzmy, właśnie z warty, żeby tam, no wiadomo, z legendarnego lochu tak czy inaczej dostaniemy golda, no a jednak ta warta już nam nie wróci. No a teraz już nie mamy tego dylematu, teraz możemy sobie wchodzić nawet podczas warty, coś pięknego. Tryb Ultimate. Dodano ekran potwierdzenia podczas wybierania trybu Ultimate, aby nie wejść do niego przypadkowo. Usunięto dodatkowy przycisk sprzedaj z przedmiotów, które można
przekazać Wiedźmie. Tu chyba chodziło o to, że jakoś to tak działało, że albo wybierałeś, żeby sprzedać do Wiedźmy, albo normalnie, i to ludzi mogło mylić. No powiedzmy, że spoko, nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale niech będzie. Lochy, przegląd, strefa światła i mroku są teraz obok siebie. To chodzi o tą, wiecie, o tą, no to o ten ekran lochów, co tam są te karty. Tam jest wieża, strefa światła, mroku, portal i tak dalej. Dobra, dalej. Strefa światła i mroku, preselekcja lochu. Po wejściu do lochu po raz pierwszy po zalogowaniu sugerowany jest otwarty loch z najniższym numerem. Jeśli zostanie wybrany inny otwarty loch i opuścimy lochy, wybór zostanie zapisany do następnego razu, gdy ponownie wejdziemy do lochu oraz dopóki nie zalogujemy się przy użyciu innego konta. Okej, to jest bardzo fajne, ja to już nawet ostatnio mówiłem, że za każdym razem, jak tam na jakichś odcinkach z klikania lochów, za każdym razem, jak wiecie, klikam ten loch, zrobimy jakiś loch, oglądamy go w poczcie, wracamy do lochów, to nam znowu pokazuje loch, którego nie planujemy w ogóle klikać. Teraz to zostało zmienione, zmiana moim zdaniem na plus. Dodano grafiki informacyjne i animacje. Kiedy wszystkie lochy są zamknięte i trzeba najpierw znaleźć klucz lub znaleziono nowy klucz, podczas odblokowania lochu znalezionym kluczem, miecze mają teraz animację. Okej, no to jakieś takie pierdółki. Dobra, no i teraz mamy naprawione błędy. Już się tutaj zbliżamy do końca. Bart nie ignoruje już pancerzy swoich wrogów. Okej, teraz ignorował, ciekawe. Odblokowywanie osiągnięć jest teraz wyświetlane bardziej wiarygodnie i nie można go już pominąć. To spoko, bo nieraz się przyda na miniaturkę, powiedzmy. Wiecie, no ja patrzę na te rzeczy pod swoim kątem. Każdy tam patrzy pod swoim. Naprawiono awarię podczas wchodzenia na arenę i do twierdzy. Naprawiono problemy podczas wczytywania pierwszych pozycji w sali chwały. O, to jest to, o czym powiedziałem wcześniej, że trzeba było nieraz czekać naprawdę z 30 sekund, aż się to pojawiło. Ikona książki jest teraz poprawnie wyświetlana po zbudowaniu akademii, no to pierdoła. Wymiana run u kowala działa teraz, jeśli masz wymaganą liczbę grzybów. Naprawiono błąd podczas kupowania pakietu startowego podczas fazy wstępnej rejestracji. To chyba chodzi o to, bo ostatnio na EU1 tak było, że kupiliśmy pakiet startowy i ten gryf z pakietu startowego leciał od momentu kupna, a nie od momentu startu serwera, czyli od piątku od 16. Widziałem, że co niektórzy mieli ten błąd, a co niektórym działało normalnie, więc może to, o co chodzi. Nie wiem dokładnie, o jaki błąd tutaj, powiedzmy, chociaż podczas kupowania, no nie wiem, można to rozumieć dwuznacznie, ale tak czy inaczej, z tego co wiem, jak ktoś się spotkał z takim błędem, to jak napisał na support, to dostawał 25 grzybków, żeby sobie tego gryfa przedłużyć, więc nawet wychodził na plus. To tak jeszcze moja, powiedzmy, anegdotka. Teraz możesz znaleźć nowe klucze do lochów w kopalni klejnotów, chociaż inne klucze nie zostały jeszcze użyte, no to raczej się używa od razu. Naprawiono błąd wizualny punktów życia na końcowym ekranie walki. Naprawiono problem z ikoną klepsydry w misji. Naprawiono wyświetlanie pierścienia z urodzinowego setu dla wersji HD, jak i SD. Dobra, no to raczej takie, z tego co widzę, pierdoły. No tylko ten pierwszy, no to był błąd akurat, jeżeli chodzi o rozgrywkę i dotyczył rozgrywki, ale teraz tak patrząc, to raczej takie, wiecie, no jakieś mniejsze błędy zostały tutaj uwzględnione. Aplikacja mobilna, ulepszenie ogólne. Wyskakujące okienko informacyjne dla druidów i bardów jest teraz wyświetlane po utworzeniu postaci. Nazwa aplikacji jest ponownie wyświetlana poprawnie. Legendarny loch Ultimate, jeden z trzech przedmiotów, jest teraz wyśrodkowany podczas używania gestu machnięcia. No to nie wiem, o co chodzi. No ja aplikacji mobilnej rzadko używam, staram się w ogóle nie używać, bo po prostu wygodniej mi się gra na komputerze, używam jak tylko muszę, a legendarnego lochu Ultimate nie robiłem, więc nie wiem. Dobra, nieważne. Naprawione błędy. Naprawiono problem podczas wybierania ekranu lochów, czyli coś takiego było, spoko. Steam, nowe funkcje i to też jest bardzo ciekawe. Dodano karty kolekcjonerskie Steam. Zbieraj je i wymieniaj, aby odblokować następujące nagrody w wersji Steam. 3 tła profilu, 5 odznak i odznaka foliowa, 8 emotikonek. Czyli teraz zostaje dodany taki jakby system osiągnięć, z tego co rozumiem. Widziałem, że już kilka lat temu nawet ludzie o to prosili, bo wiadomo, jak są jakieś osiągnięcia, można właśnie sobie jakoś stroić profil na Steamie dzięki temu, że coś tam zbieramy, jakieś karty są, nie wiem jeszcze do czego, jak to będzie wyglądać, zobaczymy sobie. Jakieś tła profilu, to rozumiem, że oczywiście chodzi o profil na Steamie. No generalnie będzie można jakoś tam swój profil przystroić, żeby było wiadomo, że gracie w Shakesa. Dla mnie to może być fajne, ja mam na Steamie chyba już z 9000 godzin w Shakesie albo więcej na obecnym koncie, a łącznie to już pewnie z 14, także no powiedzmy, że taka ciekawostka, kiedyś o to prosili, no i w końcu to zostało dodane. No i mamy naprawione błędy, jeżeli chodzi o Steama. Naprawiono błąd podczas próby zakupu grzybów z Korei. Okej, tu nie wiedziałem, o co chodzi, nie wiedziałem, że taki błąd był, nieważne.
Dobra, i tyle. Tyle, jeżeli o to chodzi. Prawie 20 minut. Dość spory update. Dość spora lista zmian. Sporo rzeczy się zmieniło. Nie ma jakichś takich, wiecie, nowych giga funkcji, aczkolwiek no myślę, że powoli dążą do tego, żeby gierka była znowu grywalna, żeby klasy były odpowiednio zbalansowane, żeby to chodziło dobrze. No i potem pewnie się wezmą za jakieś nowe funkcje. Przynajmniej moim zdaniem tak powinni zrobić. Ja wam pięknie dziękuję za uwagę. Pięknie wam dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie z dzwonem oczywiście, żeby nie przegapić kolejnych newsów, jeżeli chodzi o świat Shakesa. Możecie kciuka w górę zostawić, możecie wbijać na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i przede wszystkim piszcie w komentarzu, co wy sądzicie o tej aktualizacji. Dzięki pięknie za uwagę, dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!